Mateusz Piskorz po wygranym pojedynku na PLMA 72. Gratuluję tej wygranej. Przed chwilą rozmawiałeś z trenerem Mirosławem Oknińskim. Podziękowałeś mu. On powiedział coś do ciebie, podsumował krótko tą walkę, co powiedział. Trener powiedział, że żeby trzymać się taktyki, że dobrze, że się nie podpalałem, że tak naprawdę co z tego, żebym walczył jakoś efektownie, jeżeli bym przegrał tą walkę, więc trzymałem się taktyki, starałem się cały czas wywierać delikatną presję, ale nie zostawać z nogami, żeby mnie nie obalił. No i co, no udało się. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądała ta walka. Trochę brakowało mi tego prawego, prostego, dłuższego, bo trochę szeroko go biłem za obszernie. Poszedłem w chaos, ale jestem zadowolony, wygrałem, udało się, więc pewnie. Idziemy dalej. Każdą rundę podkreślałeś tak na koniec, żeby pokazać sędziom, tak przynajmniej wyglądało to z mojej perspektywy, żeby pokazać, że to ty jednak dominujesz w tej walce, było tak? No mam nadzieję, że tak było, no ja starałem się, żeby tak było i zobaczę jak wygląda ta walka i będę wiedział, tak? To u ciebie starałem się. To u ciebie zdaje się nie jest nowość, że podczas walki zmieniasz pozycję na nogach, żeby gdzieś tam zmylić swojego rywala. No nie jest nowość, ale powiem ci szczerze, że przygotowywałem się w ogóle do walki z gościem w normalnej pozycji. I jak wyszedł w odwrotnej pozycji, to trochę na początku zrobiło to delikatny mętlik w mojej głowie, ale jakoś tak z rundy na rundę powoli układałem sobie go. W trzeciej rundzie zostałeś rozcięty właśnie pod lewym okiem. Czy to w jakiś sposób ciebie dekoncentrowało? Przecierałeś cały czas, powiedzmy, policzek od tego momentu. No to może tak po prostu naturalnie. Czułem, że coś mam, to przecierałem, ale w żaden sposób mnie to nie zdekoncentrowało. Cały czas miałem determinację, żeby wygrać i starałem się słuchać podpowiedzi. Pewnie. Było kilka takich momentów, gdzie twój rywal trafił cię. Czy to były jakieś takie trudne momenty? Coś odczułeś szczególnie mocno? To ciężko powiedzieć, czy to były trudne momenty. Jak się walczy, to zawsze dostaniesz jakiś cios, więc trzeba przyzwyczaić się do takich momentów, a nieraz zostałem już po buzi, no to wiem, jak sobie z tym radzić. Jasne. W takim razie jeszcze raz gratuluję wygranej i do następnego. Do następnego, do maja. Dobrze, do maja gdzie? Nie wiem jeszcze. To do maja. No, dzięki, hej.